ponieważ na emeryturze mamy dość dużo czasu, wnuki są odchowane, więc zajęliśmy się własne swoimi pasjami. No wiadomo, jeżeli ktoś ma dużo wolnego czasu, to właśnie powinien zrzeszać się właśnie w takich klubach seniorów, które nam dają możliwość rozwijania naszych pasji, a także miło spędzać czas w towarzystwie koleżanek i kolegów. Mamy przez to dużo znajomych, poszerzamy naszą wiedzę, mamy bardzo różne spotkania na temat edukacyjne, chór mamy, oprócz tego dbamy o nasze ciało, ponieważ jest basen i gimnastyka, także oprócz tego porady prawne, dietetyka, także mamy wiele różnych zajęć, a to dzięki właśnie naszej tutaj szefowej, właśnie dzięki programowi unijnemu, który stworzył PCK z Lublina. Myślę, że dla dobra seniorów jest ich coraz więcej, chętnie przychodzą, są to ludzie pełni pasji, mają różne pomysły i działają i jeszcze raz działają. Żałuję tylko, że no, mamy okres pandemii, więc nie możemy się pokazać gdzieś publicznie. Po głowie mi chodzą takie pomysły, jak już trochę może zelży sytuacja. Zacząć takie występy w domach pomocy społecznej, żeby umilić pensjonariuszom czas, czy w domach dziecka. Zawsze możemy przygotować taki repertuar. Tak troszeczkę wolontarystycznie się poudzielać też jako chór. Jesteśmy dość młodym chórem, ponieważ nie mieliśmy do tej pory dyrygenta, ale pan Jarek świetnie nas prowadzi, no i no, próbujemy uczyć się śpiewać. Nie panów potrzebujemy jeszcze. Czyli panów potrzebujemy. Tak, tak, bo ten głos męski jest troszeczkę za słaby w stosunku do dziewczyn, prawda? Także tutaj jeszcze dwóch, trzech panów by się nam przydało. Panie są tak i panowie zaangażowane i zaangażowani, że po prostu sami mają pomysły, sami tutaj się organizują tak naprawdę. Dla mnie to jest niesamowite, bo tak naprawdę ja nie przyłożyłam ręki do tego. Także panie same wymyśliły pomysł, same zaprojektowały sukienki, same uszyły. No i wyglądają przepięknie panowie, też te muszki po prostu robią wrażenie. Wróć, 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 niech wiatr dobry zmieni nasz los. Wróć, 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 niech wiatr dobry zmieni nasz los.
Czy państwo lubią śpiewać? Myślę, że tutaj są same osoby, które lubią śpiewać, tylko nie mieliśmy czasu ani okazji uczestniczyć w takich chórach z uwagi na to, że większość z nas, prawie wszyscy pracowaliśmy zawodowo i oprócz tego dom, rodzina, nie było czasu. W tej chwili możemy poświęcić się właśnie tej pasji.